Pije pyszny smoothie z jarmużem, fuj. maliny rozmrożone, truskawki rozmrożone, sok z pomarańczy, banan i dwa tylko listki rosyjskiego żywokostu. Halo, żywokostu czy jarmuża? Jarmuż oczywiście, co za głupota, takiego żywokostu, fuj. <noise> Naturalnie o ogrodach, odcinek już 140. Naturalnie, Ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry, Jacku. Dziś nietypowy odcinek naszego podcastu, bo zazwyczaj mówiliśmy, a co tam robić w ogrodzie, a to pierwszy czwartek miesiąca, więc co będzie w danym miesiącu. Albo radziliśmy Wam, jak uprawiać zagony, jak uprawiać rabaty ozdobne, a tym razem nie. Tym razem będziemy Was zachęcali. Do sięgnięcia po literaturę. Niby czasu coraz mniej, a my mówimy: dobra, dobra, musicie tę książkę przeczytać. Tak, co fajniejsze, to książka jest poręczna, nieduża, prawie jak zeszyt. Możecie ją wręcz schować sobie do torby, prawie że do kieszeni i ją zabrać ze sobą, gdzie tylko chcecie. To jest naprawdę fajna rzecz, właśnie jeżeli chodzi o książkę, o której dzisiaj będziemy mówić. Tylko jest grubsza niż zeszyt, i to dużo grubsza. Ale na szczęście ma dużo obrazków. Obrazków, tak, dużo ma obrazków. Słuchajcie, mówimy oczywiście o książce pod tytułem Tworze Ogród Naturalny Pita Udolfa i Henka Geristena, która wyszła niedawno, została wydrukowana w marcu 2022 roku. W związku z tym jesteśmy, tak jakbyśmy mieli gorące bułeczki w rękach, prawda? No, mój egzemplarz pachnie jeszcze farbą drukarską. Mm. Jak go otworzyłem, Oj, to tak. rzeczywiście zapach szedł. No, jeszcze nadal pachnie farbą drukarską, bo to jest świeża pozycja. Myśmy już o niej mówili, zapowiadaliśmy ją i w podcastach, i zapowiadaliśmy w live'ach, że coś takiego ukaże się. No dobrze, ale zanim powiemy dlaczego to jest takie ekscytujące, że taka książka wyszła na polskim rynku, to chciałbym Ciebie Katarzyno poprosić, żebyś przybliżyła postać, żebyś przybliżyła sylwetkę tego głównego autora tej książki, czyli Pita Udolfa. Mhm. To znaczy, Pit Odolf jest tutaj głównym może dlatego, że po prostu jego bardziej znamy. On jest bardziej znany na świecie niż, niż Heng, i dlatego właśnie już, um, jest już jest sławnym, sławnym projektantem ogrodów, już ma swoje też lata, bo urodził się w 1944 roku, więc już troszkę tych swoich ogrodów zaprojektował, trochę tych pięknych miejsc stworzył. No i, i on faktycznie jest tym, był tym profesjonałem. Henk był od niego nie. Nie, troszeczkę starszy. I spotkali się, oczywiście, w związku z tym, że jeden i drugi kochali Byliny. Pete Adolf, ogólnie ten cały, ten cały ruch, który nazywał się New Perennial Movement, który, który, których i Pete Odolf, i Hank byli tak jakby twórcami, ojcami, to jest Movement, czyli ruch, który jest. Totalnie dedykowany roślinom wieloletnim, tak zwanym byliną po angielsku perennial, dlatego nazywa się New Perennial Movement. Także no, ja mogę Wam jeszcze troszkę powiedzieć o, o tych dwóch panach, dlatego, bo są bardzo ciekawe istoty. Uważam, że to jest fajne i dlaczego oni właśnie przeszli do historii jako ikony takiego ogrodnictwa, właśnie jeżeli chodzi o byliny, jeżeli chodzi o rośliny takie, które wyglądają prawie jak takie naturalne rośliny z łąki, tak, czy jakieś prerii. Nie wiem, czy sobie Dajecie sprawę z tego? Ja sobie, ciężko jest mi zdać z tego sprawę, ponieważ ja w momencie, kiedy w 1997 roku wyjechałam już na nauki ogrodnicze w Anglii, to dla mnie Werbena y, Patagońska to było normalne, że była. Akurat trafiłam na szczęście do, do takiego ogrodu, gdzie takie właśnie coś rządziło, swoboda, natura, ekologia. Ale wcześniej naprawdę modne były i właściwie nie tylko modne, ale też dostępne nie byliny, tylko bardzo dużo roślin, właśnie jednorocznych, takich, tych takich, jak ja to zawsze mówię, ogródkach jordanowskich, gdzie to był taki klomp i, i to była zupełnie inna roślinność. I te Ebyliny, dzięki temu, że i Pitt, i Hank, ale szczególnie Pitt, właśnie o nich mówili, je sprzedawali, je uprawiali, je sprowadzali. Pitt przecież sprowadził kupę różnych roślin, y, z tam, znaczy nasion. Tak, on jeździł po całym świecie, zbierał nasiona i później krzyżował, hodował nowe odmiany. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, ile odmian, które używamy w ogrodach, tak naprawdę były stworzone przez Pita w jego szkółce, o której też za, za chwileczkę powiem, ale to właśnie to właśnie byli ojcowie tych, tych ogrodów, które my znamy teraz. I dzięki nim nie musimy już tylko sadzić w ogrodach aksamitki, które bardzo kocham, ale wolałabym mieć zamiast aksamitek czasami też i jeżówki, i szałwy, omszone, i oczywiście trawy ozdobne. Trawy ozdobne to też taka roślina, którą oni roz, roz, tak propagowali, ale oni właśnie zupełnie zmienili ten styl ogrodnictwa i też to, co możemy kupić w szkółkach. A i to też coś jest ciekawe, może nie, nie zdajecie sobie tego, z tego Sprawy, ale ten styl ogrodnictwa, który teraz jest no, niesamowicie modny, i też to, on jest, to nie jest moim zdaniem, tylko jakaś taka moda, że sobie przyszła i poszła. Wiecie, moim zdaniem, to jest po prostu naprawdę fantastyczny styl, który ja uwielbiam, który ja też, ja w nim, że tak powiem, pracuję, ja projektuję w tym samym stylu. To jest właśnie ten styl taki naturalistyczny, swobodny. I to wcale nie przyszło z Anglii. Z Anglii przychodzą takie tradycyjne ogrody angielskie, tak? a te takie swobodne. Naturalistyczne, preriowe, jak czasami na nie mówimy, rabaty, czy ogrody, tak? Czy nawet donice. Przyszły właśnie nie z Anglii, ale na początku z Niemiec. Karl Foster, którego znamy nazwisko oczywiście w związku z tym, że jego nazwiskiem nazwany jest kilka, od, kilka odmian różnych bylin, łącznie z trawami, to był człowiek, który mieszkał w Poczydamie pod Berlinem. On tam miał swoją szkółkę już przed II wojną światową, podczas II wojny światowej i po II wojnie światowej, jak oczywiście ta część Berlina z Pocztamem stała się wschodnimi Niemcami, on, no, zabrano mu własność tej szkółki, tak, ale nadal został, był tam dyrektorem, że tak powiem, także go tak Szanowano, że zostawiono go tam i on właśnie też sprowadzał yy, i hodował. Tak, mówię, hodował, bo nie chodzi o uprawy, tylko chodzi o robienie nowych, yy, tworzenie nowych odmian, tak? Właśnie byliny. Także to jest miejsce Niemcy i później Niderlandy. Holandia, północna Hol Holandia, skąd właśnie ten styl yy, przyszedł. I w latach 80., Hank był jednym z pierwszych, który u siebie założył taki eksperymentalny ogród, do którego potrzebował roślin. No i jeździł, szukał po Holandii tych roślin, no i trafił do Hamelo. A Hamelo to jest miejsce, w którym na początku lat 80. Piz z swoją żoną Anią kupili działkę, że tak powiem, kilka arów ziemi i tam założyli swój zamieszkali w domu, a na zewnątrz domu założyli przede wszystkim szkółkę. Założyli również ogród. Teraz już w dzisiejszych czasach w ogóle już szkółki prawie, że nie ma, dlatego że już wszyscy uprawiają te rośliny, przepraszam hodują i sprzedają w szkółkach, więc już Piet Odolf nie musi tego tam uprawiać, bo ma swoje lata i też ma co innego do roboty. Ale oni właśnie tam mieli szkółkę razem z Anią i oni ją sami prowadzili. I Piet ją prowadził, i Ania. I tam sprowadzali, ściągali nasiona, sami przywozili nasiona, krzyżowali, hodowali. Mieli dużo ciekawych bylin. I tam Pete poznawał tych wszystkich niesamowitych ludzi, którzy też teraz przeszli do historii jako właśnie pionierzy takich ogrodów naturalistycznych. Właśnie tutaj Hank, ale później także do, tego, do tej szkółki trafił Noen Kingsbury, który też jest znany. To jest akurat angielski projektant i ogrodnik. Też tutaj jest takim wiodącym ogrodnikiem, projektantem, który projektuje właśnie ogrody takie naturalistyczne. I on właściwie od początku, od lat 90., razem też z Pitem O'Dolphem współpracował. I właśnie tutaj tak Książka, o której dzisiaj mówimy, jest pod reakcją na Kingsbury'ego, dlatego, że ta książka to nie jest oryginalne pierwsze wydanie, tylko to jest ulepszone, polepszone, zmienione i wciągnięte do XXI wieku wydanie. Dlatego, że oryginalna książka była wydana już dawno, dawno temu. Także Noel nam tutaj troszkę ją, że tak powiem, odnowił. No a z tyłu książki. Pani Katarzyna Bellingham. Jesteś, to prawda, jesteś. Pisała kilka cennych słów. Bardzo jestem naprawdę um, zaszczycona, że akurat wydawnictwo skojarzyło mnie z tym, z tym nurtem ogrodnictwa naturalistycznego. Bardzo się cieszę, ponieważ faktycznie y, ogrody preriowe, ogrody natur naturalistyczne to ja w naszym kraju, w Polsce. Także wszyscy razem spotkaliśmy się tutaj w tej książce Pita O'Dolfa i mam nadzieję, że te osoby, które jeszcze nie mają, będą chciały sobie ją przejrzeć, zobaczyć, kupić. Możecie ją zobaczyć w empiku, możecie kupić ją w internecie. Możecie zobaczyć, o czym jest i jak wygląda w środku na, na, moim, na moim blogu. Jeśli dobrze rozumiem, to ta książka albo Pitodolf to nie jest, że tak powiem, ogrodnictwo brytyjskie, to nie jest ten nurt ogrodów brytyjskich. Tylko jak powiedziałeś, gdzieś tam, gdzieś tam zrodziło się w Niemczech, rozwinęło. W Niderlandach, i dopiero potem pojawiło się na wyspach i zachwyciło wyspy swoją prostotą, swoją zwiewnością, swoją naturalnością, swoją kompozycją. Tak, naprawdę to jest fantastyczny styl, ale wywiódł się z tego, że w Niemczech, szczególnie teraz, w XX, nawet już w XXI wieku, ale jeszcze, jeszcze pod koniec XX wieku w Niderlandach, no. My o tym nie wiemy za bardzo, ale znaczy wiemy na przykład o tym, że Niderlandy, prawda, to jest państwo nad morzem, tak? To jest państwo, gdzie jest dużo. Depresji. Tak, dokładnie. Mamy też u nas taką małą Holandię na żławach i wiemy to o Holandii, ale zapominamy o jednej bardzo ważnym, ważnej rzeczy, że w Holandii 100% naturalnych bagien i naturalnych torfowisk zostało osuszone i tam całkowicie ta natura została zniszczona. 100%. I dlatego właśnie w Holandii już od dawien dawna, od dziesiątek lat, są takie. Ruchy są ludzie, którzy próbują właśnie wrócić do natury. Dlatego właśnie to pochodzi, ten styl taki natura naturalistyczny z Niderlandów, ale również dlatego, że w Niemczech jest bardzo, bardzo dużo miejsc poprzemysłowych. Po, po dużych fabrykach, po jakichś elektrowniach, po jakichś wodowniach, nie wiadomo po czym kopalniach różnego rodzaju, przecież złoża rudy i węgla. Dokładnie. I nawet nie wiecie, jak teraz wygląda ciekawie na przykład w zagłębiu, zagłębiu Rury, tam gdzie jest, no to jest takie przemysłowe Zagłębie Niemiec, tam właśnie wprowadza się te naturalistyczne style, kiedy właśnie duże, duże, duże obszary można obsadzać, no bo to jednak fajnie jest, jak się ma tą rabatę nie taką malutką, tak, żeby to robiło wrażenie. Także to właśnie stamtąd wyszło, ale Anglicy na swój własny, bardzo ciekawy sposób podłapali pod, 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 pod te ogrody naturalistyczne i ja myślę, że przede wszystkim tutaj przoduje profesor Nigel Danet, który jest profesorem na Uniwersytecie w Sheffield i on cały czas eksperymentuje właśnie z takimi naturalistycznymi obsadzeniami i jego książki jeszcze niestety nie ma po polsku. Ja mam jego książkę po angielsku, nazywa się, już Wam mówię jak. Naturalistic Planting Design. Musiałam, musiałam zajrzeć, bo akurat za inną książką stoi. I właśnie on, Nadiel Danet, w swojej książce opisuje też fantastyczne pomysły na zrobienie. On, jego pomysłem na, na projekty takie naturalistyczne to jest tak zwany super bloom, czyli takie super kwitnienie. Dlatego, że on też pracuje w miejscach publicznych głównie. nie Właśnie nie w ogrodach prywatnych, ale w miejscach publicznych, gdzie chciałby i też w takich miejscach troszkę deprawowanych, tak? To chyba dość czy tak mówi po polsku? Zdegradowanych. Zdegradowanych, też, ale też w takich miejscach, gdzie mieszkają biedniejsi ludzie, gdzie nie mają parków, do których mogą pójść, nie mają swoich ogródków, w jakichś blokowiskach. Zurbanizowanych za tak. Mocno, mocno. Do, dokładnie. Mhm. I tam w takich miejscach właśnie te łąki kwietne, albo właśnie takie obsadzenia, które po prostu szokują, że człowiek po prostu nie może uwierzyć, jak pięknie jest, tak? To jest właśnie za, tutaj takie założenie na Geralda na Daneta, żeby szokować ludzi, żeby stanęli na chwilę, zapomnieli o całym świecie i żeby zobaczyli ten super bloom. No i oczywiście e, obróżna Nadziela Daneta jeszcze jest Dan Pearson. Dan Pearson e, ma bardzo delikatne projekty, ma pie, pro, piękne ogrody, też bardzo ciekawy człowiek. E, jeżeli ktoś się interesuje ogrodami, takimi projektowaniem ogrodów, e, to wiecie co, teraz jak sobie wpiszecie w przeglądarce, to Dan Pearson e, za jakieś ponad 100 funtów, chyba, ale to też nie jest tak drogo, prowadzi e, warsztaty projektowania ogrodów, e, takie online. I to też jest bardzo fajna rzecz, e, nawet tak dla siebie, żeby zrobić. Dlatego, dlatego, jeżeli chodzi o Anglików, to Dan Pearson, właśnie i Nigel Danet, ale Pete Odolf, powiedziałabym, że to jest ich wszystkich ojciec chrzestny. Zanim zajrzymy do środka książki, bo będę Cię prosił, żebyśmy wspólnie zajrzeli do książki, ty do swojego egzemplarza, ja do swojego mm -hmm. egzemplarza. Zatrzymam się na chwilę jeszcze przy tytule tej pozycji, o której mówimy. Tworzę ogród naturalny. A Co znaczy ogród naturalny w rozumieniu Pita Odolfa? Ogród naturalny w rozumieniu Pita Odolfa to jest ogród przede wszystkim, w którym są rośliny mało wymagające, tak? Zazwyczaj właśnie one pochodzą z, natura, z naturalnych środowisk, stanowisk, nie są zbytnio wyfikane przez hodowców, tak? To są rośliny, które zmieniają się z porami roku, z miesiącami nawet, tak? One wyglądają cały czas inaczej. To są rośliny, które są kochane za to, jak wyglądają również w momencie, kiedy teoretycznie już umrą, tak? Czyli to są rośliny, które są uwielbiane za ich wygląd. Kiedy one są zasuszone jesienią, zimą, wczesną wiosną, to są rośliny, które po prostu, no tak jakby zupełnie co innego, to nie są te takie, takie krzykliwe begonie, powiedziałabym dalie, no bo dalie akurat tutaj w ogóle by nie pasowały, takie dalie ozdobne, czy dalie kaktusowe, które ja u... Chętnie uprawiam na kwiaty cięte tak? albo na rabatach angielskich, ale tutaj to nie chodzi o te kwiaty, które są królowymi, tak? królowymi ogrodów. Tutaj chodzi o te kwiaty delikatne. Zwiewne, naprawdę, tak jakby ktoś po prostu przeniósł kawałek łąki do waszego ogrodu i troszeczkę podrasował. Nie zwracają na siebie uwagę te rośliny? No one zwracają na siebie uwagę, ale tylko właśnie dlatego, że mądra głowa potrafi je w jakiś sposób ze sobą połączyć, tak? Tu chodzi o te kompozycje. I dla to, ale to nie jest już takie trudne. To znaczy, ja mam szczęście, bo ja może się nie urodziłam zdolna, jeżeli chodzi o matematykę i fizykę, jak to zawsze moja mama mi przypomina, ale uważam, że urodziłam się z takim trzecim Okiem I potrafię od razu zauważyć właśnie kompozycję, i bardzo łatwo przychodzi mi robienie takich kompozycji, które się podobają innym ludziom. I jest mi bardzo miło, jak osoby, którym projektuję ogrody, mówią, że po prostu po zobaczeniu koncepcji mówią: tak naprawdę nic nie chcą zmienić, bo mi się wszystko podoba. I to jest dla mnie naprawdę największa nagroda i uznanie. Także dziękuję im bardzo za to. Ale no, każdy ma jakiś, jakąś, 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 jakąś zdolność. Ja jeszcze mam zdolność gadania, z tego co wiem. Że mogę dużo gadać. Potwierdzam. Ale też mam zdolność robienia takich kompozycji, które się innym bardzo podobają. I to jest właśnie to. Słuchajcie, no, ja uważam, że. Ta książka, jeżeli nawet nie czujecie się na siłach, żeby takie rzeczy opowiadać, jak ja teraz opowiadam, że ja mam takie zdolności, tak? Troszeczkę nieładnie, no ale wiecie, już tyle mam za sobą lat projektowania ogrodów, już bez przesady. Jeżeli nie czujecie się tak całkowicie na siłach, to właśnie ta książka jest dlatego rozbita na fajne pododdziały, pod rozdziały. Od rozdziały. Ja wiem, już chcesz zajrzeć do, 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 do tej książki, ale ja chciałbym Ciebie dopytać jeszcze o ten ogród naturalny. Czy to jest? Ten ogród, taki jak my często mówimy o rabacie preriowej, Twojej rabacie preriowej. To jest ogród, który jest takim odpowiedzią także na dzisiejsze czasy, na te suche okresy lata, tak. Na, e, czyli na małe opady deszczu. Ogród, który e, nie potrzebuje intensywnego nawożenia i Oj, tak. e, intensywnej pielęgnacji. Czyli taki w cudzysłowie trochę bezobsługowy tak. e, ogród. W cudzysłowie, tak. bo oczywiście trzeba ingerować w ten ogród, trzeba poprawiać mhm. nasadzenia, trzeba coś dosadzać bądź coś y, usuwać, ale ale e, takich codziennych zabiegów, jakie mamy przy ogrodach angielskich, nawożenie, podlewanie, podwiązywanie e, tych roślin do pionu, e, tak, przycinanie, to tutaj, jak rozumiem, w tych ogrodach naturalnych nie ma, bo one mają być właśnie naturalne, naturalnie rosnąć, naturalnie rozkładać się i naturalnie zasychać. Dokładnie, słuchajcie w porównanie ilości godzin, które poświęcacie na pielęgnację ogrodu naturalnego i ogrodu takiego angielskiego, powiedzmy, tradycyjnego, to w ogóle nie ma porównania. Nie ma porównania. Um, ja wam powiem, że tak na dobrą sprawę ja wiem, że ja bym mogła więcej robić na moich rabatach preriowych, ponieważ ja bym chciała więcej im czasu poświęcić, z tego względu, że chciałabym po prostu wprowadzać jakieś nowe rośliny, chociaż wszystko dobrze rośnie, nic mi za ja bardzo nie umiera. Ale chciałabym, bo wiadomo, no nie mogę zmieścić wszystkich gatunków, chociażby, które są w tej książce, chciałabym już widzę, jaką ogląda mieć wszystkie, co jest oczywiście niemożliwe. No, wszystkie gatunki w tej książce zajmują, no, chyba ponad połowę tej książki, chciałbym No dokładnie. powiedzieć, tak? Patrząc także z fotografiami roślin, bo to jest właśnie także... Piękna. No więc słuchajcie, więc yy, jeżeli nie, nie poświęcam tej prerii jakoś więcej czasu niż normalnie, no to wychodzi tak na dobrą sprawę tylko teraz, właśnie teraz, o tej porze roku, dosłownie w tym momencie ta preria już jest skończone przycinanie yy, i tyle. <grym> na dobrą sprawę, słuchajcie, jak posadzicie sobie tą prerię, powiedzmy, czy ten ogród naturalny. Rasa porządnie. Rasa porządnie, <grym> tak. Jeżeli, póki te rośliny nie urosną, to musicie mieć oczywiście przez pierwsze dwa sezony, powiedzmy, na oko, na chwasty, ale w pewnym momencie po trzecim, czwartym, piątym sezonie one będą już tak gęsto rosły, że te kwasty nie będą miały szansy się przebić pomiędzy nimi do góry. Um. Także na dobrą sprawę to jest po prostu aż wstyd powiedzieć, że przy tej rabacie naprawdę nie ma, nie ma tak naprawdę pracy. Jeszcze w dodatku, jeżeli na przykład ścieżki w Waszym ogrodzie są zrobione z ładnego kamienia, z kamiennej kostki brukowej, albo macie takie stałe jakieś krawędzie, więc nie musicie na przykład ich dodatkowo obcinać. Bo ja my wzgorzałem w sezonie co tydzień, przycinamy jeszcze takimi nożycami specjalnymi do trawy te krawędzie, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Ale jeżeli macie jak w większości ogrodów, które Pit projektował, ja byłam prawie w, w właściwie, jeżeli chodzi o Angry to we wszystkich ogrodach, no to właśnie taka, taka, taka ścieżka tylko sobie jest, tak, a potem rabata, więc nawet nie musicie tej, tej krawędzi rabaty przycinać, więc na dobrą sprawę możecie spokojnie zostawić te rabaty i raz w roku po prostu je przyciąć. Jeżeli macie jakieś krety, czy coś tam pokopał wam tą ziemię, to troszeczkę tą ziemię wyrównać. My mamy na, naszym, na naszej prerii rozłożone nawadnianie kroplujące i powiem tak na dobrą sprawę, że na tej prerii są dwie rośliny, które okazują oznaki omdlenia, kiedy jest mocno, mocna susza. I to jest, to są rośliny takie jak śmiałek darniowy, i e, sadzie splamiste purpureum, ponieważ te dwie rośliny oryginalnie rosną na podmokłych nawet terenach i nawet u nas w rosną. Jeden i drugi, tylko może nie jakieś takie wyfikane odmiany. Jeden i, i, i rosną, e, śmiałek darniowy rośnie w zacienionym miejscu, w, miejscu, e, w takim miejscu, gdzie e, niedaleko przepływa e, e, strumień, więc jest troszeczkę mokro. Sadzi planisty rośnie wręcz nad, nad stawem, także te rośliny lubią, lubią mieć mokro. Ale mieli, gdybym ja nie miała tego śmiałka i sadzica, to powiem Wam szczerze, że tak na dobrą sprawę nawet nie byłoby żadnej potrzeby montowania tego nawadniania. Tak? Także to, 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 jest, to jest bardzo proste. A śmiałek darniowy z powodzeniem możecie zamienić inną trawą. I gdybyście zastanawiali się, jakie to są rośliny, które tworzą ten ogród naturalny, no to prawie wszystkie, o których myślicie. Ja przyjrzałem tę listę roślin, listę bylin i listę traw i tak naprawdę to są wszystkie prawie, prawie wszystkie. No dalej, okej, okay, dalej, może nie. Ale, ale, gdyby ktoś chciał, gdyby ktoś chciał, to by naturalne dalie też tam posadzić takie po, jakieś takie pojedyncze dalie, otwarte. Hosty, żurawki, czyli takie rośliny, które tak. wydają się być nie pasujące do Ogrodu naturalnego. Tutaj wszystko jest, bo to nie jest tylko kwestia tego, że te hosty to są w jednej masie posadzone, żeby, żeby jakoś wybiły się na niepodległość. One są skomponowane. Tak, to chodzi o kompozycję, oczywiście. To chodzi o kompozycję i ta kompozycja jest właśnie tą. Em... Tą niesamowitą rzeczą opisywaną w tej książce. I to jest, ta, to jest ten superpower Pita Odolfa, żeby te byliny, może gdyby kto inny to robił i żeby to wyglądało nieciekawie, to nikt by się nie zainteresował tymi bilinami wcale, nigdy. Ale dzięki temu, że on tak pięknie to komponował, to ludzie się zainteresowali. On ma, on ma różne sposoby sadzenia. Na dobrą sprawę, jak tak jeżdżę i po ogrodach Pita i czytam książki jego, to można tak naprawdę w jego projektach wyodrębić trzy style wodrębnić trzy style. Um, I te style od początku. Były bardziej takie, widać, że po prostu im później, tym bardziej naturalistyczne. Pierwszy taki styl, który jest bardzo popularny nadal, chyba najpopularniejszy na całym świecie, jeżeli chodzi o Pita Odolfa. I taki główny styl to jest coś takiego dokładnie, jak jest u mnie na prerii. Czyli to są takie po prostu plamy, naturalnie, nie, ale niekoniecznie też tak równomiernie, tak symetrycznie rozłożonych, bylin, właśnie takich, o których mówi ta książka. To mogą być różne zestawienia kolorystyczne, mogą być i czerwone, i żółte, kwiaty, może być przy Przecież tutaj nawet na okładce tego, tej książki jest e, piękny e, dzielżan, czerwony taki, możliwe, że to jest odmiana Morheim Beauty e, i taki żółty, słoneczny kwiat e, krwawnika, tak? Także słuchajcie, mogą być takie kolory, mogą być takie kolory bardziej fiolety, błękity, szarości, tak jak u mnie na rabatach, e, róże ciemne, tak? To, 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 nie ma, to, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to są takie y, plamy równomiernie, ale nie... One nie są równomiernie całe. To się tak wydaje, dlatego że jest harmonia, ale one tak naprawdę wcale nie są równomiernie rozmieszczone, tak? Także albo jest taki styl, i to jest główny styl, można powiedzieć, nadal. Potem Piet Odolf miał taki okres, kiedy robił tak zwane interplanting, i to. Powiem wam szczerze, że to moim zdaniem się za bardzo nie przyjęło, bo to jest troszkę przekombinowane. Tutaj chodziło o to, żeby sadzić ze sobą takie rośliny, które pokryją na przykład e, na przykład sa sadzicie perowską, która perowskie, która rośnie do góry, tak to jest roślina wzniesiona, mhm. a na dole sadzicie kocimiętkę taką niską, która znowu rośnie tak jakby w stopach tej perowski, tak? Także jest e, z... się komponuje kolorystycznie, tak? Komponuje się kolorystycznie, ale przede wszystkim chodzi o to, że masz e, ma, ma, macie e, pokrytą rośliną ziemię, tak, glebę i do góry. I to było nie w grupach, tylko to było tak jakby, tak jakby regularnie, tak, obsadzane. I powiem wam szczerze, że to było tak dwie do trzech roślin właśnie w takich zestawach. I właśnie w ten sposób Pete zapro zaprojektował rabaty w Weasley. W, pod Londynem. Ogromne rabaty, przepiękne, ale powiem Wam szczerze, że tam albo oni nie bardzo potrafią się tym zajmować, ale, albo coś tam nie, nie wyszło, dlatego że niestety te rabaty nie wyglądają za, za, za świetnie. I ten styl jakoś tak mi się wydaje nie do końca. To był taki trochę, trochę taki eksperyment, Pita O'Dolfa, taki interplanting, ale Styl, który ja zauważyłam, który też jest bardzo mało znany, ale bardziej jest bliski mojemu stylowi, który mi się, który ja uwielbiam, ale u moich klientów, u których robię ogrody, nie jestem na tyle odważna, żeby takiego stylu proponować. Chociaż jeżeli jest duża preria, to zawsze część tej prerii jest właśnie w takim stylu. Ale to jest styl taki, że właściwie cała rabata jest pokryta w trawach bardzo naturalnych trawach, i to są takie trawy, które wyglądają naprawdę jak chmurka, czyli właśnie albo śmiałek darniowy, albo sporobulus, e, też bardzo fajna trawa delikatna, albo sesleria jesienna, albo jakieś no, no, jakieś naturalne trawy. I tu i ówdzie, tak jakby właśnie na takich, pod, takich podmokłych, śmiałkowych łąkach, tu i ówdzie wychodzi jakaś bardziej kolorowa o, bylina ozdobna. Na przykład akurat, że to są nie żadne moczary, tylko to są ogrody nasze, to będzie na przykład przetacznikowiec, albo em, persecaria, tak? czyli to jest rdestak, chyba himalajski po polsku, tu i ówdzie po prostu wychodzi jakaś pojedyncza kępka rośliny ozdobnej, i tak właśnie dokładnie wygląda w naturalnych miejscach. Także to jest niesamowita właśnie imitacja, kopiowanie takiego naprawdę naturalnego ogrodu. Także to są takie trzy style, które, z których znany jest Pit ale najbardziej moim zdaniem znany jest właśnie z tego z takiego stylu, który panuje albo u mnie tam na tej prerii, albo w wielu ogrodach na świecie, które on projektował. On zazwyczaj projektuje duże, podejmuje się dużych projektów, projektuje publiczne miejsca w Stanach, w Anglii, w Europie, w Polsce niestety nigdy jeszcze nic nie zaprojektował, może kiedyś, jeżeli dożyje, zaprojektuje, ale szalenie znane i w ogóle książka jest wydana cała na ten temat, jest Highline w Nowym Jorku to jest stara linia kolejowa, która była też taką właściwie linią całkowicie porzuconą, tak jak te to zagłębie rury w Niemczech. I po prostu um, lokalna grupa mieszkańców Nowego Jorku się skrzyknęła, dlatego że niestety żaden, ża 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 żadni ofic oficjałowie nie byli zainteresowani, że tak powiem, odremontowaniem tego miejsca. No i co? I, 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 i słuchajcie, z z tak się zorganizowała grupa mieszkańców, że zatrudnili Firmy um, architektów krajobrazu, którzy podkontraktowali um, pod, um, Pita Odolfa, ponieważ Pit Odolf nie jest architektem krajobrazu, jest projektantem ogrodów, tak? który przede wszystkim eksperymentował na własnej szkółce. Tak? To, jest no i to jest najbardziej wartościowy typ projektanta zielonych przestrzeni. To są właśnie niekoniecznie architekty, ale właśnie projektant ogrodu, który ma ogromne doświadczenie z materiałem tak? z szkółkarskim. To jest, to jest najważniejsze. No i właśnie on został poproszony, żeby zrobić ten projekt i on tam był częścią tego projektu. W takich miejscach właśnie jak Highline w Nowym Jorku czy w Chicago to jest Lowry Garden, Millennium Park. To są miejsca oczywiście, które nie on sam robił, tylko był jakby częścią takiego dużego, dużego takiej grupy architektów krajobrazu, projektantów, wykonawców, artystów, dlatego, że on w ogóle sam o sobie to on mówi, że on jest artystą. Tak? I jest podobno Troszeczkę podobno jest taki ekscentryczny, mówi, co myśli, ale jest podobno bardzo ciepły, bardzo, bardzo fajny człowiek, tylko jak się go już troszkę pozna i stwierdzi, że warto z, z nami rozmawiać, to wtedy jest miły. Ale taka śmieszna historia jest, że projektował ogród w, w Anglii. To był jeden z pierwszych ogrodów w Anglii w 1997 roku chyba. I ja zresztą byliśmy w tym ogrodzie z wycieczką. Kiedyś, nasza wycieczka tam zawitała, e, prywatnie nas tam wpuszczono. Piękny, piękny ogród. E, I podobno jak ten e, człowiek, właściciel tego ogrodu zapytał Pita Adolfa, jak mu zapłacić ma za ten ogród, za ten projekt, to Pit powiedział: Nie, ja, ja od ciebie nie chcę żadnych pieniędzy. No on mówi, no, no, to, no ale to jak to ci nic nie zapłacę? A Pit tak siedział, siedział, myślał, popatrzył na dywan, mówi: wiesz co, słuchaj, John, podoba mi się twój dywan. To wezmę ten dywan, dobra? <grym, 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 także wziął dywan, pewnie jakiś perski piękny dywan, bo ten. Klient to był arystokrata, więc na pewno dobrze na tym wyszedł. Ale jest, jest ekscentrykiem, więc na pewno ma duszę artysty. Jeśli chcecie sięgnąć po tę książkę, to zapraszamy bardzo serdecznie, bo w tej chwili wyszła. Przypomnę, że tworzy ogród naturalny. Taki jest tytuł tej książki. Składa się z trzech części. W tej pierwszej części, tak jak mówiłem, zajmującej. No, połowę mniej więcej książki, aż 152, nawet więcej, sprawie 160, ponad 160 stron są opisy roślin i byliny i trawy ozdobne. To jest ta pierwsza część opisy roślin. Druga część, bardzo ciekawa, to jest zastosowanie właśnie tych wszystkich roślin, które są wymienione. A ten te, te opisy roślin to też jest ciekawe, to od razu. Dodam, bo tam jest napisane, tak jak w katalogach bardzo często roślin, są informacje, czy stanowisko półcieniste, słoneczne, czy cieniste, jaka wysokość docelowa jest rośliny i miesiące, w których... Możemy spodziewać się kwitnienia e, tych e, roślin i to zajmuje naprawdę ponad połowę strony. Tak Druga i, część to i, jest to... i ważne jest, przepraszam więc mm że -hmm. ci przerwę, bo już były pytania takie y, od z waszej strony, jest nazwa i łacińska i również polska. Tak, to są te rośliny, są również mm -hmm. opisane po polsku, ponieważ powiem wam szczerze, że ja tą książkę czytałam zanim została wydana, ponieważ ja byłam takim jakby um, konsultatem, konsultantem, ale jestem pod wrażeniem jak pani Wioleta Dobosz przetłumaczyła tą książkę. Jest naprawdę świetnie przetłumaczona i łącznie ze wszystkimi nazwami botanicznymi, także o to się nie ma co martwić. O, śmiech darniowy mi się otworzył akurat, A widzisz? o którym mówiłaś, tak, tak, mm -hmm. zupełnie przez przypadek. A może już tutaj mocno wygięta jest książka? <laughs> Moja książka I też już jest się... wygięta, ja już nie I Dlatego się otwiera <laughs> na tej stronie. Druga część to zastosowanie tych bylin i traw, i tutaj są i w spiekocie, i na żyznej ziemi, i zwiewne, i spokojne, radośnie, srebrzyście, trawiaście, ponuro ze znakiem zapytania to jest e, ciekawe ponuro ze znakiem <laughs> tak. zapytania jesienią rośliny strukturalne, punktowe i cechy szczególne roślin. Tak. Bo to jest Jacku, bo to jest wiesz, to jest tak. Ponuro? Ponuro. Tak? No. Ponuro. Powiem Wam szczerze, że tak zastanawialiśmy się nad tłumaczeniem tej, tego ponuro, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze. Może ogród rodzina Damsów? Nie, ogród to po prostu jest kogoś, kto jest może w trochę nie za dobrym humorze. Mm, rozumiem. Plany nasadzeń i zestawienia. Plany nasadzeń. Kilka propozycji projektów nasadzeń tych naturalistycznych. Nie ma polskich, tak jak mówiłaś, bo nie, nie były projektowane nie mam, w Polsce, Pitot nie, hmm. nie projektował, ale o ile dobrze pamiętam, są i Stany Zjednoczone, i Szwecja z tych najbliższych nam e, krajów e, to Szwecja, dobre sąsiedztwo. I o co często e, nasi słuchacze pytają, gdy mówimy o zakładaniu e, rabat, e, e, czy to angielskich, e, czy to preriowych, w jakich odstępach sadzić te rośliny? to wtedy mówimy, to przyjedźcie w maju do ogrodu i zobaczcie, w jakich odstępach rosną te rośliny. Znaczy nie, A tutaj jest yy... liczba roślin na metr yy. kwadratowy podana. Dokładnie. No to, to jest mniej więcej to samo, tak? bo A w jakim zagęszczeniu jest? takie rośliny powinny rosnąć. Katarzyno, 276 strona. U no, mnie no takiej nie ma strony. Jest. Liczba roślin Ach, na Fantastycznie. Kwadratowy. Jest. Ja mam to też w innej książce, bo ja mam oczywiście Pita wszystkie książki. Ja mam to w innej książce i to po prostu zajmuje tyle stron, a tutaj pięknie jest tak kompaktowo na, na, na dwóch stronach, na rozkładówce. I oczywiście piękny krwiściąg. Mm. Słuchajcie, mhm. to jest bardzo ważna informacja. Dlatego moje projekty, ja podejrzewam, że jak moi klienci dostają do ręki taki narysowany projekt już ostatecznie, to po prostu dostają niestety, ale wielkiego zdziwienia, ponieważ tych roślin jest dużo. Zobaczcie, dzielżan, powiedzmy dzielżan, a wydaje nam się, że to jest duża roślina, przecież jest wysoki, prawda? 7 roślin na metr kwadratowy, a większość roślin to jest 9, 10, 11. Em, Trzy rośliny to jest. To w ogóle nie wiem, czy w ogóle jest gdzieś trzy rośliny, ale. Może sadziec. Ja, ja bym powiedziała dokładnie, że może sadziec, to są trzy rośliny, albo tutaj jest Baptysja. Ja akurat baptysji nie uprawiam, e, trojeść. No, to wiadomo, to jest, to jest duża roślina, ale e, zawilec. Gatunki kwitnące wiosną, wprawdzie, czyli te mniejsze. 11 sztuk. Ale to normalne. Nie, no zawilce są drobne. Słuchajcie, to nie są żarty. Trawy, no ten śmiałek darniowy, powiedzmy, o którym mówiliśmy, 3 do 5 sztuk. Ja Wam powiem, mm -hmm. że to jest, to jest przy doniczkach wielkości około 3 litrów. Jeżeli mamy doniczki wielkości P9, to śmiałków darniowych na 1 metr, żeby to się jakoś zagęściło, to jest minimum 5. Naprawdę w innych książkach Pita Odolfa, bo właściwie wszystkie książki, tylko to są już anglojęzyczne, one wszystkie są bardzo praktyczne, ponieważ zawierają dużo projektów, Pita, i właśnie też potem są takie informacje, i na jakie są rozstawy rozstaw tych, tych roślin. I powiem wam, że to jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu, właśnie później te rabaty są takie bezobsługowe. Dlatego, że one są tak gęsto te rabaty po, posadzone, i to, nie, to mogą być tak jakiekolwiek, to nie muszą być trawy i jeżówki. Tylko tak, jak Jacek powiedział wcześniej, hosty, czyli funkie, żurawki, tak rośliny, które się nadają do ogrodów leśnych, leśnych, dlatego że ogrody leśne też mogą być naturalistyczne. Pit Odol zrobił ogród w. W Londynie, w samym centrum, nazywa się Potter's Fields. Podajże, kiedyś tam próbowałam pojechać z wycieczką, ale strasznie padał też że na nie trafili. I tam większość tego grodu jest pod drzewami, i one są zacienione, i też. Ale w stylu też naturalistycznym, tak? To dlatego tutaj, jak są te rośliny podawane, to macie albo słoneczko yy, za zapełnione całkiem, albo pół, albo w ogóle, tak? Żebyście mogli sobie dopasować. Ale właśnie yy, to jest ważne, żeby. Yy, ja już w ogóle nie, ja już się zakręciłam z tym, z tym gadaniem, tyle wszystkiego gadam. To jest ważne, żeby przestrzegać ile roślin na metr kwadratowy. Wróćmy do tego najważniejszego. O na... tym mówiłem i to jest tak. na zakończenie. I na zakończenie, na ostatniej stronie już na okładce jest. Kilka zdań, trzy akapity podpisane Katarzyna Bellingham, która była po prostu konsultantką tej książki. Zachęcamy Was do sięgnięcia po nią, bo często pytacie o dobrą literaturę, którą możemy polecić. Więc dziś polecenie książki Pita Odolfa i Henka Geristena. Tworzę ogród naturalny. To jest właśnie ten Pit Odolf, bo to nie jest angielskie imię nie jest angielskie nazwisko. Stąd ta tak. kombinacja i łamanie e, języka. Tak. On to w ogóle to jest oczywiście Piotr, nasz porządny polski no. Piotr, no. tak? No ale w wydaniu w wydaniu, niemiec, w wydaniu holenderskim. Słuchajcie, tak w ogóle to jest, jeżeli ktoś się interesuje osobą Pita, to i Ani, dlatego, że Ania, jego żona, zawsze razem, zawsze wspólnie, na wszystkich zdjęciach, na, na wszystkich podróżach, właściwie w większości, w większości razów oni są razem. Także to jest też, też też, bardzo ciekawa osoba. Oni w ogóle uwielbiają takie właśnie różne artystyczne rzeczy. Ale jest książka napisana przez Noela Kinsburego bardzo ciekawa książka pod tytułem Hamelo. I to nie jest książka o projektach, e, e, znaczy to jest oczywiście o projektach, ale to jest o, ogólnie o Udolf, U, Udolfie. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Niestety na razie jeszcze w języku angielskim tylko, ale jest dużo zdjęć i tam jest bardzo dużo ciekawostek właśnie i o takich innych osobach wpływowych, które były wcześniej w, w XX wieku, e, m, po, zaczynając z, e, właśnie od... E, m, Kar Kar Karla Fostera. Także naprawdę jest trochę tych książek ciekawych, które możecie sobie kupić, tylko teraz to pewnie do czytania to już raczej na jesień, na zimę, ale do takiego użytku praktycznego to jak najbardziej. Ja jestem, naprawdę ona ma fajny pokrój, taki właśnie poręczny pokrój. To tą książkę polecam i to samo dzisiaj od koleżanki też usłyszałam, też napisała, że fajna jest poręczna książka. To ja biorę swoją podpachę i idę do e, ogrodu przeglądać i zastanawiać się, co by tutaj jeszcze zmienić w stylu Piteodolfa. Tak, słuchajcie, ja powiem wam, że my mamy wielkie szczęście, że żyjemy w dzisiejszych czasach i że my mamy możliwość właśnie wiedzenia Tylu, mamy tyle informacji, tyle tych wiadomości właśnie też o tych ogrodach i w ogóle dlaczego one są takie pożyteczne, dlatego że no, żeśmy nie wspomnieli o czymś bardzo ważnym Jacku, ale one są niesamowicie pożyteczne dla owadów, dla ptaków, dla małych zwierząt. No, po prostu to jest znowu w tych naszych podcastach, my mówimy zawsze o, to jest wygrana na wszystkich frontach. To prawda, ale to wydawało mi się, że to oczywiste jest, że jeśli jest ogród naturalny, to, to nie, nie muszę dodawać, że jest on przyjazny po prostu dla wszelkiego stworzenia, które wokół nas się żyje i jest przyjazny także dla nas. Bardzo relaksujący jest i sprawia, że można się, wiecie, naprawdę można mm, po prostu się wyciszyć i pomyśleć. Chociaż w dzisiejszych czasach to może lepiej nie myśleć. Warto myśleć zawsze, Katarzyno. Katarzyna Bellingham Jacek na naturalnie o ogrodach. I jeszcze z ostatniej chwili wiadomość od wydawcy, że książka tak dużym powodzeniem się cieszy, że w niektórych sklepach po prostu jej brakuje. Dodruk jest już w planie, już trwa ten dodruk, i książki będą dostępne wszędzie wszędzie tak zapewniają wydawcy około 8 kwietnia. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa.